A dzisiaj będzie o siatkówce w popołudniowej rozmowie RMF FM i Radia RMF 24. Krzysztof Ignaczak razem ze mną w studiu. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Były siatkarz, pozycja na reprezentacji libero, mistrz świata, mistrz Europy z 2009 roku, czyli z tych czasów. To był ostatni tytuł mistrza Europy, jaki zdobyliśmy wtedy. No tak, czekaliśmy trochę długo na ten finał upragniony. Ten finał jest, ale tak jak podkreślają nasi zawodnicy, Aleksander Śliwka mówi, teraz jest koncentracja na ten jeden najważniejszy, najtrudniejszy mecz, czyli jutro na finał. Mam nadzieję, że państwo wszyscy zasiądziecie przed telewizorami. No tak będziemy trzymać kciuki. No dokładnie, kciuki. Będziemy trzymać modły, wszystkie talizmany i wszystkie zabobony, jakie możemy, tylko za Polakami. Pół na pół szanse? Na dzień dzisiejszy tak, gra, dlatego że no, reprezentacja Włoch już niejednokrotnie pokazała, że potrafi z nami wygrywać, chociażby u nas finał Mistrzostw Świata, za który chcielibyśmy wziąć srogi rewanż i fajnie, że się nadarzyła taka okazja, żeby no, zrewanżować się Włochom właśnie u nich w domu, ale myślę, że wśród ekspertów zdania będą podzielone i będzie 50 na 50, nie ma takiego wyraźnego faworyta do tego finału. Wie pan, co mnie zdziwiło, że nawet jeżeli zdobędziemy Mistrzostwo Europy, to zwycięzcy tego turnieju dostaną 500 tysięcy euro. Piłkarska drużyna, która wyjdzie na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy z grupy, dostanie 9 milionów euro. Pana to denerwuje, dziwi, śmieszy? Teraz już mnie to śmieszy. Generalnie kiedyś mnie denerwowało, jak grałem, bo to były moje pieniądze, w sensie do zarobienia na parkiecie. Natomiast myślę, że tutaj jest dużo do zmiany, jeżeli chodzi o federację, o CEF i Federację Światową, jeżeli chodzi o popularyzację siatkówki na świecie. Dzisiaj ona jest popularna w Polsce, w kilku krajach europejskich i może w kilku na świecie. Na pewno nigdy nie dogonimy piłki nożnej, bo to jest machina samo się napędzająca i bardzo dobrze zorganizowana organizacja. No wiadomo, że my dzisiaj mamy taką, a nie inną sytuację reprezentacji Polski i do niej nie chciałbym się odnosić, ale jednak piłka to jest piłka. A ja pana namówię, a podobno siatkarze nie lubią piłkarzy. Nie, absolutnie, to z tym się nie zgodzę. Ja się przyjaźnię z kilkoma piłkarzami, znamy się doskonale, jesteśmy sportowcami, każdy z nas ma charakter taki, żeby wygrywać. Mają po prostu teraz cięższy czas. Zmiana trenera i selekcjonera to też nie jest nigdy nic dobrego. Grali pod wodzą trenera tak, jak grali. Zobaczymy, kogo zdecydują się wybrać na nowego selekcjonera. Cała Polska na pewno będzie się bacznie przyglądać. A jak pan spotyka kolegów piłkarzy, to panu zazdroszczą? Sukcesów, medali, selekcjonera, trenera, przeszłości? Tak? Myślę, że oni oddaliby te wszystkie pieniądze po to, żeby chociaż raz zdobyć taki krążek, który my zdobywamy, żeby poczuć się to, co my czujemy, kiedy wracamy do Polski z medalami, kiedy wychodzi z nami ileś tysięcy ludzi świętować, a sprawiamy no, ogromne ilości ludźmi przed telewizorami. No, myślę, że wiele, wiele takich radosnych chwil. No, mam nadzieję, że ten finał obejrzy ileś milionów Polaków i będziemy mieli możliwość być dumni z tych chłopaków, którzy tam wybiegli. I na pewno ileś milionów Włochów, bo Włochy to taki kraj, tak jak Polska, gdzie siatkówka jest niezwykle istotna. A propos, mamy swojego człowieka we Włoszech, zaraz go zobaczymy i usłyszymy. Wojtek Marczyk z redakcji sportowej RMF FM powinien być teraz... O! Nie mamy żadnych wątpliwości, gdzie no jest. Państwo widzą, pewnie jeszcze usłyszą. Jestem. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Posłuchaj, Wojtek, wiem, że we Włoszech derby Mediolanu jutro i ciekaw jestem, o czym się więcej pisze a propos porównań między siatkówką a piłką nożną. Czy o derbach Mediolanu we włoskiej prasie, czy o finale Polska-Włochy w Mistrzostwach Europy? Zdecydowanie więcej o derbach Mediolanu, jednak futbolem żyje cała Italia. Siatkówka niestety jest, mam wrażenie, takim dodatkiem. Gdzieś tam w takich niewielkich szpuntach gazetowych można znaleźć wzmianki o tym finale. Chociaż dzisiaj się pozytywnie zaskoczyłem, jadąc tutaj na Watykan metrem, widziałem obklejony cały wagon metra właśnie logiem CEW-u, logiem mistrzostw i tak dalej, i tak dalej. To świadczy, że coś się zmienia, że trochę bardziej jest to wszystko widoczne, no ale nie jest to mimo wszystko tak jak piłka nożna tutaj popularna. Jednak siatkówka jest trochę na drugim planie, mimo że wczoraj Palazzo dello Sport wypełnione włoskimi kibicami, no i tak naprawdę fajny kocioł tam będzie jutro w czasie tego finału. Naprawdę to będzie coś nieprawdopodobnego, będzie się można przekonać o sile tych włoskich kibiców, bo oni jak wspólnie śpiewali ten hymn, to ja miałem ciarki, przyznaję się bez bicia. To jutro zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wojtek Marczyk zostaje w Rzymie, jak państwo widzą. Jeszcze trochę. My wracamy do naszego warszawskiego studia, wracamy do naszego gościa. Krzysztof Ignaczak, były znakomity siatkarz, jest naszym gościem. Trochę porozmawiamy o tych porównaniach między futbolem a siatkówką. Pewnie piłkarze też
zazdroszczą siatkarzom drużyny. Jak to się robi, że siatkarze mają drużynę, piłkarze jej nie mają? Ja, panie redaktorze, jeszcze wrócę tylko do takiej historii, analogii, z którą rozmawiałem kiedyś z jednym z Brazylijczyków. I mówię tak, Jezus Maria, ja wam trochę zazdroszczę, bo Brazylijczycy za moich czasów to była taka dekada, w której wygrywali bardzo dużo spotkań, wygrywali bardzo dużo medali. No można powiedzieć było, że takim byli niedoścignionym wzorem do naśladowania. I pytam się go, mówię, jak wy to robicie, czy jesteście sportem narodowym w Brazylii? I on mówi, no Krzysztof, absolutnie jesteśmy sportem narodowym w Brazylii. Ja mówię, no to świetnie, bo u nas to my nie jesteśmy sportem narodowym, piłka nożna jest na pierwszym miejscu. A on odpowiada, wiesz co, no my jesteśmy sportem narodowym, ale piłka nożna to religia. No i niestety jeszcze to, tego trochę nam brakuje, żebyśmy byli jakby sportem, który jest uważany za religię, ale mam nadzieję, że ta proporcja się zmieni. Ale jak wracając do tej drużyny, jak to jest, że siatkarze potrafią stworzyć drużynę, piłkarze mają z tym problem? Myślę, że to też wynika z jakby systemu rozgrywek. Nasi zawodnicy mają ten okres takiej próby, czyli bycia ze sobą w granicach około 3-4 tygodni do tego, żeby przygotować się bardzo dobrze do rozgrywek. Czyli tak, trener ma możliwość skorzystania z nich, układania pewnych rozwiązań, których piłkarze nie mają. Tak jak nazywamy szumnie selekcjonerem człowieka, który wybiera po prostu z zawodników i oni przyjeżdżają i muszą grać. I może tu jest po prostu pies pogrzebany, że oni nie znają siebie tak na dobrą sprawę, bo znają się po prostu tylko i wyłącznie z tych 3 dni na reprezentacji, a my mamy ten okres taki naprawdę bardzo dużo dłuższy do tego, żeby przećwiczyć pewnego rodzaju zagrywki, które później wychodzą. Ale w grupie facetów zawsze muszą się zdarzać niesnaski. To jak wy je rozwiązujecie? Znaczy na pewno wiadomo, że jest tam 24 facetów, bo to nie tylko ta 14, którą państwo oglądacie, to w selekcji jest 36, a później jest wyselekcjonowana tam 24. Później trener selekcjonuje jeszcze bardziej do tych 14 zawodników. Tam jest mnóstwo różnych charakterów. Natomiast trzeba znaleźć ten złoty środek i wszyscy jak jeden wiedzą, po co tam są. Mają jasno określony cel, tym celem są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i oni zrobią wszystko, żeby po drodze wygrać to, co jest do wygrania, czyli dzisiaj docelową imprezą jest akurat Mistrzostwo Europy i za chwilę turniej kwalifikacyjny Igrzysk Olimpijskich, ale w Igrzyskach już można powiedzieć, że jesteśmy zakwalifikowani, bo w rankingu jesteśmy numerem 1 światowym, więc tutaj musiałoby się, nie wiem, jakiś kataklizm wydarzyć, żebyśmy nie pojechali na Igrzyska, więc ta impreza była docelowa. Mówię tutaj o Mistrzostwach Europy, natomiast oni wiedzą, że poświęcają, bo to jest dużo poświęceń i dużo wyrzeczeń. Panie redaktorze, to jest tak, że bycie sportowcem to jest jednak dużo poświęceń. No, wszyscy o tym wiemy. Jak się poświęcasz, to oni wiedzą, po co po prostu się poświęcają i dają z siebie wszystko. Panie Krzysztofie, pan ma złoty medal z Mistrzostw Europy z 2009, a ci siatkarze, którzy jutro zagrają o złoto, oni są lepsi od was? Zdecydowanie. Ja powiem, trzeba przyznać, że my byliśmy zupełnie inną drużyną. Fajnie w wywiadzie powiedział nasz kapitan reprezentacji Bartosz Kurek, który zapytany właśnie, czy jest jakaś różnica między tą drużyną a obecną, a byłą, to powiedział, że przepraszam chłopaki, mówiąc do tych starych, mówi, czyli do pana. Ale byliśmy tak, dokładnie słabszą drużyną faktycznie, bo my żeśmy wtedy przechodzili przepraszam, metamorfozę, zabrakło Winiarskiego, zabrakło jeszcze kilku znakomitych graczy, zabrakło Wlazłego. Pojechaliśmy z Bąkiewiczem, z młodym Kurkiem i Gruszką na ataku i nagle okazało się, że byliśmy czarnym koniem turnieju, potrafiliśmy wygrać Mistrzostwo Europy. Dzisiaj nasza drużyna gra jako faworyt, już nie jako czarny koń. Wszyscy się boją Polski, wszyscy się obawiają i mają olbrzymi respekt przed tym, jak Polacy grają. Krzysztof Ignaczak, gościem RMF FM. Zapraszamy do naszego radia internetowego RMF 24, do naszych mediów społecznościowych. Słuchaczom RMF FM już serdecznie dziękujemy. Jaka jest rola w budowaniu tej drużyny Nikoli Grbicza? To jest absolutnie facet, który bez niego by takiej drużyny, tak dobrze grającej Polski by nie było? Ja myślę, że na wielu płaszczyznach buduje się drużynę i jeżeli mówimy dzisiaj, to jest bardzo porównywalne do świata biznesu. Mamy kilku liderów nieformalnych. Jednym z liderów na pewno musi być trener i Nikola Grbicz ma taki potencjał i taki charakter i taką charyzmę, która ewidentnie pokazuje, że jest tym liderem. Widać, że ma posłuch, ma jasno wytyczony cel i do tego celu będzie dążył, a jak dążysz do tego celu i pokazujesz to światełko w tunelu, to wszyscy za tobą idą. Pytam o to, wie pan dlaczego? Dlatego, że czasami w świecie piłki mówiło się tak. Było takie powiedzenie, że Barcelonę, FC Barcelonę piłkarską, to i teściowa by poprowadziła. Moja teściowa, tak któryś z wielkich trenerów powiedział. Ja się zastanawiam, czy polską reprezentację siatkarzy, ludzi grających na takim poziomie, też musiałby prowadzić trener, no nie aż z takimi kwalifikacjami jak Nikola Grbicz. Nie zgodzę się. To nie jest tak prosto usiąść i ujarzmić kilka takich poważnych charakterów ludzi, którzy
mają swoje jakieś widzimisię. Trzeba a mają jednak, tak? No, pewnie, że mają. Każdy ma swoje spojrzenie na drużynę. Właśnie to jest ta umiejętność trenera, żeby te wektory wszystkie, które są skierowane, nie były skierowane na ja, tylko na my. Czyli na cel, jaki ma po prostu drużyna, żeby nie patrzeć na swoje indywidualności i na swoją najlepszą grę, a na to, żeby zyskiwał na tym wszystkim zespół. Jak wszyscy chłopcy podkreślają, 14 zawodników, oni są tutaj gotowi dzisiaj poświęcić się dla drużyny. Nie ma tam żadnych niesnasek, że ktoś siedzi na ławce, ktoś odpoczywa, a ktoś gra. Tam po prostu wszyscy wiedzą, co mają robić. Ale Nikola Grbić to jest taki starszy brat, czy raczej łagodny ojciec, a może surowy ojciec? No, ja nie miałem okazji nigdy pracować z Nikolą. Ale jak patrzę na to, patrzę na to wszystko, to wydaje mi się, że to jest taki bardziej już ojciec, że to nie jest kolega z boiska, a bardziej właśnie taki łagodny ojciec, a może i nawet niełagodny, srogi podczas tych momentów, których my nie widzimy. Bo na pewno tutaj padają i twarde słowa. On dzisiaj pokazuje, że ma trochę mało emocji wyrysowanych na twarzy, ale tam w środku na pewno się dużo, dużo dzieje, bo to jest człowiek, który no, nie jednego pieca chleb jadł. Wywalczył ileś medali, nie tylko z polską reprezentacją, ale z reprezentacją Serbii, ale z klubami. Również, dokładnie, i również jako sam zawodnik był jednym z najlepszych rozgrywających na świecie, więc myślę, że tutaj po prostu jego charakter no predysponuje go do tego, że jest wybitnym liderem. Jak pan patrzy na reprezentację Polski, siatkarską reprezentację Polski, Grbicia, Heinena, Antigi może jeszcze, to gdzie pan widzi ten rys osobowości trenera? No właśnie widzi pan, panie rektorze, to jest tak, że każdy z nich był osobowościowo inny. Ja miałem akurat przyjemność pracować z Raulem Lozano, który był takim despotą, nazywaliśmy go małym Napoleonem, który nie dał sobie nic przegadać. Trener Castellani, który z nami również osiągał sukcesy właśnie w 2009 roku, budując tą drużynę na mistrza Europy, to był człowiek, który już więcej tej psychologii, więcej takiego partnerstwa, więcej przyjacielstwa. Trener Antiga to był kumpel z boiska, który dosłownie zszedł przedwczoraj z parkietu, a na drugi dzień został po prostu trenerem reprezentacji Polski, więc on też przyjął po prostu inną w ogóle inną drogę i inną ścieżkę dogadywania się z nami. Trener Heinen, wariat, szaleniec, jeszcze można powiedzieć jakoś mag albo inaczej, no ja już akurat szaman. Nie miałem, tak, szaman, nie miałem okazji z nim pracować, ale miałem okazję przeciwko niemu występować, zarówno na parkiecie, jak i jako zawodnikowi, jak również jako trenerowi, także każdy z nich ma jakiś taki inny rys i charakterystyczne cechy, natomiast no każdy z nich jest liderem i ma jasną wizję tego, dokąd chce zajść i jak chce poprowadzić zespół. Ale jak ma się takie wielkie gwiazdy, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon w zespole, to co, z takiej gwiazdy trzeba obłaskawić, trzeba no, złamać, czy tak naprawdę pozwolić im funkcjonować, niech one lecą swoim rytmem? Ja myślę, że w dzisiejszym sporcie nie ma miejsca na to, żeby wychodzić z twardą ręką i tutaj narzucać coś, cokolwiek. Oni sami są inteligentni i potrafią się podporządkować, tak jak powiedziałem, pod dobro zespołu. Jeżeli trener ma jasną wizję, a wizją jest zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, czego pragniemy my wszyscy, no bo wiemy, że były te nieszczęsne ćwierćfinały. Jedną klątwę już złamaliśmy. Klątwa, można powiedzieć, Tutenchamona Słoweńskiego poszła w niepamięć. Teraz kolejna klątwa tego ćwierćfinału na Igrzyskach Olimpijskich. Mamy nadzieję, że też pójdzie w niepamięć. To a Paryż już niedługo. Paryż już niedługo, to trochę o tej Słowenii. Teraz spodziewał się pan, że Wilfredo Leon wyjdzie w pierwszym składzie? Szczerze powiem, że Kamil Semeniuk dawał jasny sygnał do tego, że faktycznie no, dał świetną zmianę i na niego trener stawiał i odbudowywał go przez jakiś taki dłuższy okres czasu, gdzie wszyscy tutaj w perspektywie oceny Kamila mówili, a po co jeździ, jednak Kamil spłacił ten dług zaufania, który miał wobec trenera Grbicza właśnie na tym turnieju, grając świetne zawody. Ja się obawiałem trochę o to, że Wilfredo Leon, mając najsłabsze przyjęcie z pięciu zawodników, którzy pojechali na przyjęcie, może nie dać rady przeciwko słoweńskiej drużynie, która dysponowała bardzo dobrym serwisem. I dał ale radę się pięknie, pomyliłem, prawda? Ale się pomyliłem i cieszę się z tego i tutaj świetne naprawdę zawody i trzeba należy pochwalić, że był najjaśniejszym punktem polskiego zespołu. Zrobił 20, mecz. No 26 punktów, świetne bloki, świetne ataki na wysokiej piłce, zrobił nam doskonałą różnicę, czyli atakując tych trudnych, takich ciężkich piłek, przejął właśnie w tych trudnych momentach, ale cały zespół, myślę, zasługuje na pochwałę. Przez cały turniej nie idziemy jak burza, świetnie Kochanowski z Huberem. To jest nasza para środkowych, których uważam za
kluczowych i najlepszych na tych mistrzostwach. Łukasz Kaczmarek, który zastąpił, już można powiedzieć, chyba wszedł na stałe, wywalczył sobie to pierwsze miejsce w szóstce, świetne zawody. Marcin Janusz, Paweł Zatorski, i Olek Śliwka. No. Tutaj się to jest w ogóle odrębny rozdział. Chciałem jeszcze na temat Olka Śliwki trochę porozmawiać. Natomiast jeszcze zapytam o Bartosza Kurka, bo bez niego będziemy grać. Ile tracimy, jeśli chodzi o siłę reprezentacji? Myślę, że to jest tak, że dzisiaj trener może mieć problem, jeżeli mielibyśmy kłopoty. Ja tutaj, udzielając dzisiaj wywiadu do jednej z gazet, powiedziałem, że to będzie oznaczało, że jeżeli szukamy jakiejś zmiany i brakuje nam Bartosza Kurka i musimy przyjąć jakiś wariant, że zagramy tak jak Słoweńcy na trzech przyjmujących, korzystając z Olka Śliwki, może przesuwając Leona na atak, to znaczy, że jesteśmy w opałach. I ja mam nadzieję, że trener nie będzie musiał skorzystać. Zdrowie zawodnika jest najważniejsze. Bartek musi wyleczyć kontuzję dla nas w obliczu jakby turnieju na Igrzyska Olimpijskie, które zagrają chłopaki w Chinach. Musi być zdrowy, więc tutaj jeden mecz jakby nie będzie tutaj chyba używał go trener, już powiedział, że nie zagra i nie skorzysta z usług Bartka Kurka, ale mamy na tyle uniwersalnych graczy, że jest na pewno ileś elementów zaskoczenia, które możemy zastosować właśnie podczas meczu z Włochami. Krzysztof Ignaczak, były siatkarz, libero reprezentacji, mistrz świata, mistrz Europy, jest naszym gościem. Jeżeli nie Bartosz Kurek, wiadomo, chory, musi się leczyć, musi dbać o zdrowie, Aleksander Śliwka jest kapitanem. Okazuje się, że to jest prawdziwy dowódca na boisku. Ja się zastanawiam, jak teraz wróci Bartek Kurek i jak teraz przejmie to dowodzenie, a może nie przejmie. Znaczy, to hierarchia jest ustalona. Bartek jest kapitanem, ale nawet jak go nie ma na parkiecie, to poza nim jest kapitanem i to podkreślali nasi zawodnicy podczas właśnie Ligi Narodów, którą wygrali. Bartek, nawet nie grając w niektórych spotkaniach, dawał im to coś, co powinien dawać lider, czyli wsparcie, służył radą i wieloma innymi rzeczami. Natomiast faktycznie Olek ma taką nieformalną rolę takiego kapitana, lidera na boisku i pomału ją przejmuje. Zresztą to było widać na samym końcu, kiedy wręczali im puchar za Ligę Narodów. Bartek nikogo innego jak właśnie Olka pociągnął za sobą, który nie chciał iść, ale faktycznie właśnie to chciał jakby dać tak do zrozumienia, że Olek już pomału przejmuje tą rolę lidera kapitanowania w tej drużynie i domyślam się, że jeżeli skończy się kariera, załóżmy, nie chcę oczywiście absolutnie kończyć Bartkowi w żaden sposób karierę, ale jakby miał skończyć po Paryżu tą karierę swoją sportową w reprezentacji, to już mamy takiego nieformalnego, ale już wybranego chyba kapitana. I nie ma żadnego konfliktu o to, kto będzie tym kapitanem, kto będzie przywódcą, to wszyscy uznają tą hierarchię? Ale to widać, bo to się chyba rodzi samo. Tak. W wielu drużynach takich, które potrafią osiągać te najwyższe cele, ci liderzy, oni się kreują sami. Olek jest może nie najlepszym zawodnikiem naszej reprezentacji, ale jest takim, który daje pewnego rodzaju spokój. Cechy takie, które ma w sobie, powodują, że wszyscy do niego lgną, a on też potrafi oddać od siebie na boisku i nie tylko, bo to wiadomo, że chodzi też o nie tylko działania te tylko i wyłącznie stricte boiskowe, ale te pozaboiskowe również. I panie Krzysztofie, wracamy tutaj do punktu wyjścia. Jak to jest, że z takimi emocjami nie potrafią sobie poradzić piłkarze? Czasami ego jest wyższe niż dobro drużyny, a tutaj tego nie widać, przynajmniej my tego nie widzimy na zewnątrz, a może to wszystko buzuje gdzieś tam za drzwiami szatni. Może tam jest trochę więcej tych chłopaków do okiełznania, bo w siatkówce jest 14, a tam jest pewnie ich trochę więcej. Nigdy nie miałem okazji jakby być w szatni piłkarskiej, więc nie wiem, o czym oni rozmawiają. A jest gorąco w szatni siatkarskiej? Bywa gorąco. Na pewno, jeżeli są trudniejsze momenty, to faktycznie też w szatni potrafi być gorąco. Padają ostre słowa i takie muszą paść, ale one tylko i wyłącznie padają w takim kontekście tego, że każdy chce z tych chłopaków, żeby było lepiej. I czasami trzeba sobie powiedzieć wprost, że ty się opierdzielasz, że tak kolokwialnie brzydko się wyrażę, ale tak faktycznie trzeba sobie powiedzieć, że ty się opierdzielasz, żeby ktoś zrozumiał, że tak jest, że trzeba po prostu go spionizować, że musi działać, bo okres w sporcie do przygotowania się do mistrzostw jest bardzo krótki. A musicie się lubić, czy tylko szanować? Często bywało tak, że grałem w drużynach, w których nie wszyscy się musieli lubić, ale jeżeli przyświetlał nam jeden cel, czyli na przykład wygranie Mistrzostwa Polski, to potrafiliśmy te swoje niesnaski zostawić troszeczkę z boku i wychodziliśmy i wiedzieliśmy, że po drugiej stronie siatki występuje ten element przeciwnika, że nie my dla siebie powinniśmy być przeciwnikami, bo jeżeli by tak było, to ułatwiamy sprawę po prostu ludziom po drugiej stronie siatki, że oni z nami to wygrają i nas pokonają. A jeżeli my wiedzieliśmy o tym, że musimy się zjednoczyć w jednym celu, żeby po prostu pokonać, że tak powiem, przeciwnika,
to bywało dobrze, ale z tego, co obserwuję od ostatnich lat reprezentację Polski jeszcze, w której miałem przyjemność występować, w której miałem przyjemność grać, dla nas to było zaszczytem, nałożyć po prostu biało-czerwoną koszulkę z biało-czerwoną flagą, bo już orzełków nie ma, kiedyś były te orzełki i fajnie by było, jakby one mogły wrócić na koszulki, ale mamy tylko tą flagę. Nałożenie takiej koszulki dla nas oznaczało bardzo wiele, bo wielu z tych chłopaków, którzy dzisiaj występują, ich marzeniem jako małych chłopców było grać dla reprezentacji Polski, a największym marzeniem to jest tak usłyszeć hymn grając, jak się staje na podium, jak ci zakładają medal, jak dźwigasz puchar i właśnie grają ci Mazurka Dąbrowskiego, wtedy masz takie spełnienie tego wszystkiego, co po prostu wkładasz na treningu. Wiesz, że osiągnąłeś coś, co dało satysfakcję nie tylko wewnętrznie tobie, twojej rodzinie, twoim najbliższym, ale też no, 40-milionowemu narodowi Polaków. Zrobiło się tak bardzo wzniośle. No, ja mam nadzieję, że tak jutro będzie, panie redaktorze. Ja to no, bardzo liczę, że faktycznie no, mamy tak potencjalnie silny zespół. Ja wiem, że będzie bardzo ciężko, ja wiem, że to ale więcej atutów mają, Włosi się boją Polski, wie pan. Jeżeli możemy sobie podyskutować tutaj, tak mówiąc w tej fachowej nomenklaturze, mówiąc stricte takim siatkarskim językiem, to faktycznie mają bardzo dobrych przyjmujących, bo tam jest młody Micheletto i ten Lavia, który występuje na pozycji przyjmującego, jest nawet wyżej notowany w statystykach, jeżeli chodzi o element przyjęcia, aniżeli właśnie Micheletto, którego uważamy też za dobrego przyjmującego, więc nasz element serwisu na pewno nie będzie takim dużym atutem. Bardzo dobrze gramy na tym turnieju, jeżeli chodzi o element bloku. Jeszcze raz podkreślę świetną grę tutaj Hubera i Kochanowskiego, którzy czytają tą grę, ale z kolei Włosi mają znakomitego rozgrywającego Gianellego. Jeżeli on będzie miał dograną tą piłkę blisko siatki, no to jest czarodziej, więc będzie utrudnione, żeby osiągnąć taką statystykę w bloku, jaką Polacy do tej pory mieli w każdym meczu, czyli powyżej tych 10 bloków na mecz. Ja bym chciał, żeby było 15, ale to są tylko dzisiaj moje jakby prośby do niebios, żeby tak było. Więc musimy na pewno zagrać bardzo dobre zawody. Wszyscy muszą zagrać równo i skutecznie. Panie Krzysztofie, jeszcze słówko o dziewczynach. Dziewczyny zaczynają jutro kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Turniej w Łodzi, 8 drużyn, tylko 2 miejsca dają awans. No i jutro na początek Słowenia. Powinno być łatwo, czy nie? Myślę, że ze Słowenią będzie łatwo. Natomiast my mamy tak fajnie ułożoną tą grupę, że jest stopniowanie przeciwnika i na końcu zagramy z Niemkami, później zagramy z Włoszkami, z Amerykankami, czy odwrotnie, bo już nie pamiętam do końca, czy było właśnie Włochy-Ameryka, czy Ameryka-Włochy. I to są dwa zespoły, które tak na dobrą sprawę z założenia przez wszystkich ekspertów są nominowane do tego, żeby wyjść właśnie z tego turnieju i zakwalifikować się do Igrzysk Olimpijskich. Ale ja bym nie przekreślał naszych dziewczyn. One świetnie się prezentowały podczas tej Ligi Narodów. Naprawdę dobrze grały podczas turnieju właśnie Mistrzostw Europy, gdzie przegrały tak na dobrą sprawę no, z mistrzem i wicemistrzem, tak. Czyli z Serbkami załóżmy i z Turczynkami. Tutaj mamy też Tajki, których no, musimy się na pewno pilnować, żeby nie przespać tego meczu. Włoszki mają swoje problemy wewnętrzne, kadrowe. Okazuje się, że jednak ich największa gwiazda Paola Egonu nie przyjedzie na ten turniej. Jest skłócona z trenerem. Tam coś się dzieje nie takiego, więc mam nadzieję, że dziewczyny będą mogły skrzętnie wykorzystać ten moment taki problemów, jakie mają Włoszki. No Amerykanki, no to zobaczymy. Już raz wygrywały. Krzysztof Ignaczak, były siatkarz, libero reprezentacji, mistrz świata, mistrz Europy z 2009 roku. Był gościem RMF FM i RMF 24. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję i trzymajmy kciuki.